pierwsze dwie z cyklu czterech. W cyklu półrocznym będą kolejne wybory. Po tych wyborach samorządowych za pół roku będą wybory do Parlamentu Europejskiego, później za kolejne pół roku będą wybory do Parlamentu Polskiego i za kolejne pół roku będą kolejne wybory prezydenckie. Od tego, jak przebiegną te wybory, czy będą one uczciwe, jaki będzie ich wynik, czy ich wynik będzie odpowiadał rzeczywiście preferencjom wyborczym, od tego, czy ludzie będą przekonani, że ich kartka wyborcza, ich głos został dobrze policzony, zależy też, czy będą chcieli wziąć udział w następnych wyborach. Bo dotychczas było tak, że wielu rezygnowało z udziału w wyborach, dlatego że nie byli do końca przekonani, że ich głos został rzetelnie potraktowany, uczciwie. A to, co się stało przed 4 laty, skandal nad skandalami, wybory samorządowe w 2014 roku, kiedy bezczelnie sfałszowano setki tysięcy, jeśli nie miliony głosów, kiedy zlekceważono dużą część suwerena, kiedy ten suweren został postawiony do kąta, najpierw poszedł do lokalu wyborczego, a później jego głos został po prostu podarty, został wyrzucony do śmieci. To oburzenie społeczne leży między innymi u podstaw powołania ruchu kontroli wyborów. My postanowiliśmy nie rozwiązywać się po wyborach w 2015 roku, tylko działać dalej. Zaproponowaliśmy szereg zmian legislacyjnych. Wciąż, jak mówiła na początku Ewa Stankiewicz, te zmiany wciąż nie są zrealizowane. Czyli wciąż brak jest tego, o co najbardziej się dobijamy. Wciąż brak jest centralnego ogólnopolskiego spisu wyborców. Wciąż brak jest centralnego spisu fałszerstw i fałszerzy wyborczych. Wciąż brak jest realnej w kodeksie karnym penalizacji przestępstw wyborczych. A przestępca wyborczy powinien być traktowany jak ten, który występuje przeciwko państwu. To nie jest drobne wykroczenie. To jest przestępstwo przeciwko państwu. Żeby wymusić te zmiany na obecnych i przyszłych władzach, musimy być. Musimy obserwować, musimy zgłaszać wszystkie naruszenia, wszystkie przestępstwa. Jeśli czujemy się gospodarzami Polski, to musimy tej Polski po prostu pilnować. Od tego, jaka będzie państwa aktywność, jaka będzie aktywność wszystkich wolontariuszy ruchu kontroli wyborów, zależy, czy Polska w końcu w pełni wybije się na niepodległość i suwerenność. Musimy zrzucić to jarzmo uzależnienia od obcych, którzy nam wciąż dyktują, co mamy robić, którzy wciąż się wtrącają w nasze polskie sprawy. A my zaczynamy od lokalu wyborczego, ale na tym nie będziemy kończyć. Będziemy pilnować, żeby Polska była uczciwa, żeby Polska była, żeby należała naprawdę do nas, do obywateli. Uczciwość wyborów jest zagrożona po pierwsze przez fałszerzy, których będziemy pilnować, żeby tego nie robili. Po drugie przez wadliwe i nieszczelne prawo, które próbujemy zmieniać. I po trzecie przez część nieuczciwych organizatorów. Jak musimy być przygotowani na te wybory? Tu kolega Arkadiusz Nowakowski powiedział o sieci koordynatorów, ale ja chciałem wszystkim Państwu podkreślić 3 rzeczy. Wszystkim i koordynatorom, i wolontariuszom. Musimy być przygotowani merytorycznie poprzez szkolenia. Musimy być przygotowani psychologicznie. Każdy z Państwa musi wiedzieć, że jeśli widzi coś nieprawidłowego, to musi zgłaszać. Nie wolno przemilczeć. Jeśli widzicie coś, co dzieje się nie tak, rejestrujcie, filmujcie. Do celów procesowych to jest dozwolone, nawet jeśli wam ktoś powie, że tego robić nie wolno. Nie wolno być może upubliczniać, ale rejestrować trzeba. Jeśli coś budzi waszą wątpliwość, jeśli będziecie w komisjach wyborczych członkami czy mężami zaufania,
to wpisujcie do protokołu wszystkie uwagi. Nikt was nie ukaże za to, że napiszecie coś, co nie do końca, co nie do końca sprawdziliście, ale jeśli budzi waszą wątpliwość cokolwiek, to musicie wpisać do protokołu. Komisja wyborcza ma obowiązek się do tego ustosunkować. Być może czasami się pomylicie, ale ważne jest, żebyście wpisali, jeśli cokolwiek będzie budziło waszą wątpliwość. Nie bójcie się, bo od tego naprawdę bardzo dużo zależy. Nowa sytuacja w komisjach wyborczych jest taka, że to jest nowy tego znowelizowanego kodeksu. Musicie państwo być na to przygotowani. Nie wiem jeszcze, jak to będzie wyglądało. Jest taka, że jest dużo organizacji dopuszczonych do obserwacji wyborów. Wiele tych organizacji deklaruje, że chce robić, że chce podobnie jak ruch kontroli wyborów obserwować je. Bądźcie państwo ostrożni. Bądźcie państwo ostrożni, zwłaszcza wobec organizacji, które są powiązane z otwartymi wrogami państwa polskiego. Zwracajcie uwagę na, z jednej strony właśnie musimy zwracać uwagę na próby fałszowania wyborów, a z drugiej strony poprzez obecność w komisjach wyborczych, jeśli się nic nie będzie działo, to państwo będą świadkami właśnie tego, że wybory przebiegły prawidłowo. Bo dwa zagrożenia podstawowe tych wyborów są, że będą próby fałszowania wyborów, albo że ktoś niezadowolony z wyników wyborów może chcieć narzucić fałszywą narrację, że działo się coś nieprawidłowego. Więc jeśli państwo będą w tych komisjach i będą widzieć, że wszystko jest w porządku, to państwo będą też świadkami tego, że tych fałszerstw, nieprawidłowości w tej komisji nie było. I państwo pomogą zapobiec rozsiewania fałszywych pogłosek. Jeśli są fałszerstwa, trzeba je zgłaszać. Ale jeśli ktoś mówi, że one są, a państwo będą widzieć, że ich nie ma, to trzeba to też mówić. Bardzo ważne jest, żeby państwo zachowali łączność z naszym sztabem, ze sztabem Ruch Kontroli Wyborów, z naszymi szkoleniowcami i ekspertami, dlatego że dodatkową trudnością, możliwością pewnego zamieszania jest omnipotencja Państwowej Komisji Wyborczej, która ma możliwość dodatkowej interpretacji prawa poprzez uchwalanie wytycznych. Mieliśmy bardzo złe doświadczenie w 2015 roku, kiedy te wytyczne się mnożyły i niejednokrotnie one pokazywały interpretację kodeksu wyborczego sprzeczną z prawem, sprzeczną z logiką. I jeśli państwo będą z nami w kontakcie, to będziemy pomagać wybrać interpretację właściwą, zgodną z prawem. Więc tak, w komisjach wyborczych pilnujemy prawidłowego przebiegu głosowania. O tym, o szczegółach będą mówić nasi eksperci. Chodzi o to, że trzeba patrzeć na urnę, czy nic do niej nie jest zrzucane poza pojedynczymi głosami. Trzeba zwracać uwagę na rejestry wyborców w komisji, żeby przy tych rejestrach nic się nie działo, żeby nikt nie próbował dopisywać wyborców bez nich samych, żeby nikt nie próbował fałszować podpisów, bo to też jest bardzo często, była bardzo częsta praktyka. Zwracam uwagę osobom, które będą w pierwszej komisji tej zbierającej głosy, żeby patrzyli na ręce przy przekazywaniu całej dokumentacji wyborczej do drugiej komisji, bo to jest taki newralgiczny moment, kiedy przekazuje się dokumentację wyborczą z pierwszej komisji do drugiej. Trzeba dokładnie patrzeć, czy tam się nic nie dzieje i pilnować, by był protokół przekazania. A w drugiej komisji trzeba być bardzo, bardzo uważnym przy liczeniu i z
komisji nie wolno wyjść, jeśli państwu nie wolno wyjść, jeśli państwo nie zrobią zdjęcia protokołu. Przypominam, jedynym prawdziwym dokumentem wyborczym jest odręczny protokół. Niech państwo nie dadzą sobie wmówić członkom komisji, czy przewodniczącemu, czy nawet komisarzowi wyborczemu, że protokołem wyborczym jest wydruk z komputera. Nie, wydruk z komputera jest wydrukiem z komputera. Protokołem wyborczym jest sporządzony ręcznie w tej komisji protokół. Trzeba mieć zdjęcie lub skan tego protokołu, najlepiej jeśli to jest na papierze, później jeszcze poświadczone. I trzeba mieć także zdjęcie lub skan wydruku komputerowego. Specjalnie używam sformułowania wydruk komputerowy, a nie protokół komputerowy. Najważniejszy jest protokół odręczny. Czy odręczny jest aktualizowany? Proszę jeszcze raz objaśnić dokładnie. To jest bardzo ważny moment. Sekundę, będą pytania. Ale teraz, Protokół wyborczy jest dokumentem sporządzanym odręcznie. To jest protokół. To, co wydrukuje komputer, jest wydrukiem. I zwracali koledzy wcześniej uwagę na to, że będziemy porównywać, czy one są, czy zapisane tam liczby są identyczne, czy te protokoły są rzeczywiście tożsame. Dlatego bardzo ważne jest mieć kopię jednego i drugiego. Ale trzeba nauczyć członków, bo nie wszyscy potrafią. Mamy jeszcze wiele szkoleń, mamy jeszcze ponad miesiąc. Na razie sygnalizujemy najważniejsze punkty. Będziemy jeszcze dzisiaj to rozwijać. Ale będziemy jeszcze, za chwileczkę będzie cała część szkoleniowa. Nie kończymy jeszcze. Na moim wystąpieniu się nie kończy. Ja tylko wprowadzam wystąpienia kolegów. I dokonujemy także dokumentacji wszelkich podejrzanych momentów. Jeśli cokolwiek się dzieje, filmujcie. Jeśli nie macie komórki czy kamery, to przynajmniej zapisujcie. Róbcie przynajmniej notatki, żeby pozostał ślad. Pamięć jest ułomna. Wcześniej było mówione, po co nam te protokoły są nam, ale powtórzę, bo to jest bardzo ważne, te protokoły są nam potrzebne po to, żeby po pierwsze sprawdzić, czy protokół oryginalny, odręczny i wydruk komputerowy są identyczne. To nas zabezpiecza w dużej mierze przed podmienianiem protokołów. Była już taka praktyka fałszerzy, że w protokołach obwodowych komisjach były po kilku godzinach prawdziwe zdejmowane i na ich miejsce były wieszane protokoły sfałszowane. Jeśli będziemy mieli kopię, to będziemy mogli wtedy powiedzieć, o, w tej komisji podmieniono protokół. To po pierwsze, a po drugie po to, że będziemy sami próbowali niezależnie od Państwowej Komisji Wyborczej policzyć te wyniki. Na koniec apeluję do wszystkich Państwa, żebyście Państwo zgłosili do Ruchu Kontroli Wyborów, żeby zostawili do siebie kontakt, żeby Państwo, jeśli Państwo są wolontariuszami, żebyście Państwo od razu próbowali zorientować, kto jest Waszym koordynatorem, a do koordynatorów apel, żeby Państwo weszli w kontakt ze swoimi wolontariuszami. Szukajcie następnych osób. Apeluję, żeby Państwo się, i to jest bardzo ważne, żeby Państwo się zarejestrowali na forum Ruchu Kontroli Wyborów. Na naszej stronie www.ruchkontroliwyborów.pl jest forum. forum.ruchkontroliwyborów.pl. Tam rejestrują się wszyscy. Tam mogą się rejestrować wszyscy, powinni się zarejestrować wszyscy wolontariusze, no i oczywiście koordynatorzy. Będą Państwo wtedy mogli mieć po pierwsze kontakt ze swoją grupą, a po drugie będą Państwo widzieć, jakie są problemy pojawiające się wśród wolontariuszy, jakie są pytania. Więc to jest taka dodatkowa możliwość szkolenia się i innych. Apeluję, zarejestruj się na forum Ruchu Kontroli Wyborów. Zrób kopię protokołów,
dokumentuj podejrzane zdarzenia, w razie potrzeby zgłoś naruszenie prawa, złóż protest wyborczy. Jeśli Państwo będą mieli sami problemy, nie będą Państwo wiedzieli, jak ten protest wyborczy sformułować, zgłoście się Państwo do nas, pomożemy. I bądźcie Państwo wiarygodnymi świadkami tego, co działo się w komisji wyborczej. Czy były nieprawidłowości, czy ich nie było. Naszym działaniem w komisjach wyborczych pilnujemy uczciwości, pilnujemy tego, żeby żaden głos suwerena się nie zmarnował, żeby kartka wyborcza rzeczywiście przekładała się na wybór tych osób, które my wybieramy. To suweren musi mieć głos. Wymuszamy zmiany i pilnujemy tych zmian. Dziękuję bardzo.